Panie prezesie, czy czuje się pan już dobrze uzbrojony, jeśli chodzi o sprzęt, w walkę z rakiem? I czy w ślad za tym sprzętem może pójść skuteczność leczenia i wydłużania życia? Myślę, że jesteśmy na pierwszym etapie, jeżeli chodzi o uzbrojenie tutaj szpitala. Dzisiaj tomograf czy rezonans magnetyczny według mnie to są takie podstawowe narzędzia do walki z rakiem. Myślę, że docelowo będziemy poszukiwać jeszcze lepszych, może droższych nawet urządzeń, które na pewno przyczynią się do lepszej diagnostyki naszych pacjentów. Co jest potrzebne, żeby zwiększyć skuteczność walki z rakiem? Oprócz tych urządzeń, które oczywiście muszą być standardowym w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, wyposażeniem, jakie by pan obszary wskazał jako te, które wymagają naprawy i udoskonalenia? Według mnie najbardziej, chyba najważniejszą rzeczą jest do skutecznego podniesienia skutecznej walki z rakiem, to jest świadomość pacjentów. Chodzi o to, żeby ci pacjenci nie bali się diagnozy i nie bali się tego, że zostanie taka choroba nowotworowa odkryta. Ważne jest, żeby to było stadium bardzo wczesne, gdzie można szybko zareagować i takie nawet tradycyjne metody jak chirurgia onkologiczna, prawda, ginekologia onkologiczna pozwala bardziej skutecznie leczyć te choroby nowotworowe niż w późniejszym stadiach, gdzie następuje już rozsianie i wymagane są naprawdę bardzo drogie leki i bardzo długi okres, jeżeli chodzi o leczenie takiego pacjenta. Czyli sprzęt, narzędzia, a jednocześnie świadomość pacjenta. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.